tarcia między Paryżem a Berlinem. Francuskie media ujawniają nowy konflikt. Francuskie media, tarcia między Paryżem a Berlinem w kwestiach współpracy obronnej. Francuskie media ujawniają nowe tarcia między Paryżem a Berlinem w sprawie wspólnych projektów zbrojeniowych. Komentatorzy przypominają m.in. niedawne nieporozumienia między krajami dotyczące podziału ról przy pracach nad nowym systemem walki powietrznej z CAF. Niedawno niemiecki Bundestag zatwierdził zakup 5 amerykańskich wielozadaniowych morskich samolotów bazowania lądowego Poseidon. Szybkie sfinalizowanie transakcji potwierdziła pod koniec czerwca podczas wizyty w Waszyngtonie niemiecka minister obrony Annegret Kramp-Karrenbauer. Wywołało to dosyć ostrą reakcję francuskiej minister sił zbrojnych Florence Parly, która przypominała wspólny program MAVS Maritime Airborne Warfare System, przewidujący budowę takiego samolotu. Według Parly kontrakt z Boeingiem w formie i treści sprzecznej jest z podpisaną w 2017 rok. Umową o francusko-niemieckiej współpracy przemysłowej, w którą, jak to ujęła francuska minister, w sposób bardzo jasny zaangażowała się kanclerz Niemiec Angela Merkel. Komentatorzy przypominają niedawne nieporozumienia między Paryżem i Berlinem w sprawie podziału ról przy pracach nad nowym systemem walki powietrznej z CAF. Dziennik ekonomiczny La Tribune stwierdza bez ogródek, że Niemcy zrobiły Francję w konia. Pierwsze morskie samoloty patrolowo-uderzeniowe mają wejść do służby do 2035 rok. Według Berlina to zbyt późno, informował w stacji BFM TV specjalista od spraw wojskowych. Umowa z Boeingiem podpisana została na 30 lat, jej budżet wynosi ponad miliard euro. Niemcy określają ten kontrakt jako prowizoryczny, ale według cytowanego w dzienniku Le Figaro, amerykańskiego Departamentu Stanu, pozwoli on Niemcom na modernizację i umożliwi nadzór morski przez następne 30 lat. Co gorsza, wskazuje La Tribune, której redakcja gościła minister sił zbrojnych, amerykańsko-niemieckie rozmowy w tej sprawie odbywały się bez wiedzy Paryża. Szczerze pragniemy kontynuowania partnerstwa, ale nie podzielamy całkowicie spojrzenia na zaspokojenie tymczasowych potrzeb, oceniła minister. Le Figaro komentuje to jako eufemizm mający ukryć irytację Francji. Według mediów powołujących się na spotkania z minister, w oczekiwaniu na MAVS Francja proponowała pożyczenie Niemcom odnowionych samolotów patrolowych francuskiego koncernu Dassault Atlantique UE2. Należące do Dassault, Le Figaro komentuje, że ta oferta była bez porównania tańsza, ale Niemcy nie zamierzają zamieniać wróbla w garści na gołębia na dachu, gdyż konkretyzację programu MAVS uważają za niepewną. La Tribune twierdzi, że minister Parr zastanawia się nad przyszłością tego projektu współpracy. Według gazety, francusko-niemiecka współpraca wojskowa to nie szeroka, spokojna rzeka, oba kraje żeglują czasem na mętnych wodach. Komentatorzy zauważają, że do nieukrywanych nieporozumień doszło również na wiosnę przy programie SCAF. Zdaniem niektórych specjalistów oficjalna umowa międzypaństwowa nie usunęła oporu francuskich zakładów, które obawiają się o bezpieczeństwo swych technologii. BFM TV podaje, że do napięć dochodzi również w sprawie modernizacji śmigłowców bojowych Tiger, a postępy w projekcie czołgu przyszłości MGCS Main Ground Combat System hamowane są z powodu sporów przemysłowych. Prezydent Francji Emmanuel Macron wielokrotnie powtarzał, w tym po lutowym spotkaniu francusko-niemieckiej Rady Bezpieczeństwa i Obrony, że współpraca przemysłowa w dziedzinie obronności to podstawa rozwinięcia autonomii i strategicznej Europy wobec USA i innych wielkich mocarstw.